co, spotykamy się tak dość rzadko, bo się gówno dzieje w tym świecie tak po prostu. I poza tymi pięknymi personami, poza widzami, którzy chcą oglądać nas dla nas, ciężko jest przekazać jakiekolwiek informacje, jakich nie ma. Bo co dzisiaj powiemy? Mini 4. No, Mini 4S. Nowy freestyle VTX od HD0. No. Drony odbijają sobie piłkę rok temu. Xiaomi CyberDog 2. Nareszcie mamy cel, na który trzeba zbierać te środki, nie? I NSTS-y. O tym dziś powiemy. Jedziemy. 4 Pro. Plotki się potwierdzają, zdjęcia wyciekają, wygląda jak wygląda. Będzie miał tą samą kamerę co Mini 3 Pro. Z lepszymi czujnikami, pewnie z lepszym, dłuższym czasem na baterii i może w końcu się nie będzie przegrzewał. I najważniejsze? Certyfikacja. Nie widziałem. Widziałem zdjęcia pudełek chyba z każdej możliwej strony już, ale nie zauważyłem tam nigdzie C0. Nie, no musi być, musi być. Musi być. No jak ty to widzisz, że wydadzą drona w tym roku i nie będzie C0? W tym roku jeszcze nie musi być certyfikat. Nie, jest prawda. Odkąd wydali pierwszy certyfikat do Mavica 3 Pro, każdy kolejny dron otrzymywał certyfikat. No i cała przecież idea wypuszczenia czwórki tak szybko po trójce jest taka, żeby... Zarobić? Ty naprawdę uważasz, że... Nauczmy się tego. Seria Mini wychodzi co roku. Ale zauważyłeś, jak ładnie dbają teraz o użytkowników, jak dba DJI, te aktualizacje. R3, który jest sztosem w każdym jednym aspekcie. Mavic 3, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Classic, które dostały takie aktualizacje, że głowa mała. No. Mini 3 nawet to dostało aktualizację. Dostało RAW-y 48 megapikseli. Dbają. Autentycznie nie wiem czemu, ale dbają. Jakby konkurencja im chodziła, wiesz, deptała po piętach, to ja bym rozumiał. Tak. Tam najwyraźniej w DJI siedzi teraz ktoś, kto chce się wykazać. Albo po prostu mówi, a niech już się żadna konkurencja nam w ogóle nie napatoczy. Po prostu zdeklasujmy wszystkich, zróbmy taką technologię, której długo nikt nie osiągnie. No to już zrobili, nie? Lądowanie precyzyjne. No teraz jeszcze z podświetleniem w ogóle miejsca lądowania. Swoją drogą, a propos, to ląduje lepiej niż film. Jestem zaszokowany, że coś, co działa jak samolot, jest w stanie zawisnąć tak precyzyjnie w powietrzu i wisieć w jednym miejscu, a następnie ląduje delikatnie i precyzyjnie jak dron DJI. No swoją oznaką Fimi musisz dodać do odcinka, tak, nie? Tak, nie, no to oczywiście, przecież wiesz. Zobowiązuje, nie? Dostałem odznakę na... lidera wśród fanów. Lidera wśród fanów. Odznaka zobowiązuje. W każdym odcinku musi być cokolwiek powiedziane o Fimi. No, o, na przykład anulowałem zamówienie na Fimi Vitola i uznaję to za świetną decyzję finansową. Zarobiłeś z 5 dyszek, nie? Z 7. Stary, no. $220 wydałem, kupując dolary po 4 zł, a teraz odzyskałem $220, sprzedając je po 4,35. Ja chciałbym tylko zauważyć, że mam nadzieję, że mi tego nie opodatkują. Dlaczego by mieli? To jest zwrot. No dobra, dobra, ale zysk na walucie, nie? Powinieneś to rozliczyć w zeznaniu podatkowym. Kazać zysk, jak wiesz, makler giełdowy czy coś i tak dalej, spekulancie. Na pewno od tego jest jakiś podatek. Żyjemy w Polsce, nie? Na pewno to da się opodatkować. No ale nic, wracając do Mini 4 i do tego certyfikatu, który mówisz, na pewno ale będzie. Ale jeszcze o Fimi mieliśmy, no bo jestem liderem wśród fanów. Dawaj. Fimi Vitol został, Manta się nazywa ten dron, ten model, został mi wysłany podobno rzekomo na początku sierpnia. No wszystko dochodzi, wszystko, poza Fimi Vitolem. Paczek od czasu zamówienia Fimi Vitola doszło do mnie pewnie ze 40, Fimi Vitol nie. I support twierdzi, you need to be patient, no worry my friend, you need to be patient. A ja powiedziałem, a ja już mam Vitola. I on działa, a z tym waszym to nigdy nic nie wiadomo. Jak już przyjdzie, to może się okazać, że coś nie działa, albo coś nie przyszło. Wiesz, jak jest z Fimi, on z pudełka potrafił przecież nie działać. Więc powiedziałem, I want my money back. I oddali. Już? Tak, tak, to było natychmiast. To było klik, klik, huu, i na koniec się pojawia. I tyle można im powiedzieć, że są rzetelną firmą, tak, jeżeli chodzi o kwestie... Poużywali moich pieniędzy tylko 2 miesiące. Za darmo. I jeszcze to zarobiłem, więc w sumie... W sumie nie najgorzej. Jestem też, chciałbym zauważyć, jak już tak mówimy o mnie, Karol, liderem wśród fanów na stronie Darwin FPV. Pod każdym postem i piszę You stole my $2000, motherfuckers. Jak na przykład jest post o kuponie na 6%,
napisałem great coupon, if I used it, you will steal 6% of my money less. Ja mam tylko nadzieję, że tam nie wykonali na kimś kary śmierci za to, że jestem niezadowolonym klientem, bo to wiesz, w Chinach jest jak jest. Albo mają to całkowicie w dupie, albo ktoś stracił dosłownie życie za to, że oszukał, nie? Ja już ci mówię, poszukaj jakiegoś urzędu konsumentów czy coś i tak dalej chińskiego, słuchaj, no. Tam taki Chińczyk spojrzy. Ale wiesz, że szukałem? Tak. Nie tak prosto znaleźć. Nie może. Ja myślałem, że to jest kraj, który akurat urzędników to ma tyle, że sam ci się powinien zgłosić do ciebie. bo usłyszał przez telefon, nie? Bo tu leży i usłyszał, że narzekam na zakupy w Chinach. No. Takie połączenie. Nie, ten nie, może tamten drugi, ten chiński bardziej by, wiesz, zasłuchiwał. Tamten może tak, ale... To może ten Chińczyk zasłucha przez ten chiński telefon, właśnie już się zajął sprawą, dlatego mi nie odpisują. Ale do brzegu. Mini 4 Pro certyfikat będzie, mówisz. No nie, no powinien być, jeżeli chodzi o certyfikat będzie, natomiast ten dron ogólnie rzecz biorąc, żadnej rewolucji nam nie wprowadza na rynku, chyba że zrobią coś softowego, coś, co naprawdę będzie kozackie. Masz jakieś oczekiwania co do DJI? No. A czy doskonale wiesz, że żadnych? Mini 4 SE, bo pojawiła się plotka jeszcze, że będzie druga wersja. To w komentarzu chyba nam się to pojawiło. Tak. Tak, że jak to przecież jeszcze Mini 4 SE. Ale my tu co zrobimy? Enhance. A ja tak, już moja pierwsza reakcja z ciebie. Stop. Zaczekaj. Ja czytam komentarze od widzów, wszystkie komentarze. Przybliż. Kontrast na krzywych. I co wychodzi? Żadnego kontrastu, tak nie trzeba robić. Czwórka wklejona. Takimi newsami, jakbyśmy się mieli zajmować, słuchaj, to byśmy mieli cały raz tutaj nagrywali już, byśmy Mini 5 zaczynali. Fake and game. Tak więc Mini 4 SE nie będzie, pojawi się pewnie w tej chwili Mini 3 SE, jeżeli się pojawi. Albo zostawiam trójeczkę, jak jest. Chociaż oni lubią sobie pozmieniać. Oni lubią sobie coś zarobić więcej na nas. Wiesz, do czego dochodzę? Serią Mini jest już trochę jak z iPadami. Poszatkowana ta numerologia. iPad Pro, New iPad, iPad Air, potem iPad 6, iPad 7, potem nie wiesz, czy iPad Pro 1 jest mocniejszy niż iPad 7, a może nie. A może R2 jest mocniejszy niż Pro 1. Tutaj tak samo, no nie wiesz, czy to Pro tak, faktycznie. Jeszcze masz rysiki. Bo ja jestem trochę na kupnie iPada. I teraz ten Pro działa z tym rysikiem, a ten Pro z drugim. Ale nowy iPad, który jest nowszy niż Pro, działa z pierwszym rysikiem. Pierwszy ma ten końcówkę jakąś tam, Lightning, a ten iPad ma USB-C. I tak... I to samo się powoli robi z miniakami. Czy te śmigła będą pasowały do Mini 2? Ha! Zależy. Czy 2, czy 2 SE, czy jeden coś tam, czy coś, bo te mają czerwone końcówki, te mają szare, te mają gumowe, te nie. Tu śrubka ma inny gwint, tu... Kurwa! To jest tak samo jak Mini 3, a Mini 3 Pro śmigła. Baterie na przykład, tak. Mini SE i Mini 1. Ale dobra, ja już nie wiem. Ale wiesz o co chodzi. Wiem o co ci chodzi, i nie? Nagle masz drona Mini, którego w sumie można było kupić w tym blistrze, wiesz... Ale w Polsce nie było ich chyba no tak, blistrze, ale, za granicą ale były, no. Blistrze, nie? No bo nie kupujesz jak ten telefon jednorazowy, taki... Aparat. Dzisiaj się rozbije to. I masz to tak poszatkowane, zaraz faktycznie wyjdzie Mini 3 SE, 2 SE, nie wiem, obniżą cenę, albo skancelują, to się... Jeszcze do tego dochodzi, słuchaj, nowy kontroler. Ja chyba, kurwa, starzeję, wiesz? No właśnie, bo się może okazać, że Mini 3 SE będzie działał z wszystkimi akcesoriami od Mini 3, tylko kontroler będzie wymagał nowy, bo będzie na tym okusunku tak. 4, tak? Tak zrobili z pierwszym Mini. Z którymś Mini tak zrobili. Temat, który zainteresuje ze 4 osoby w Polsce, czyli uwaga, przecieki się potwierdziły. HD0 wypuszcza nowy 1W VTX. No. Z najważniejszych cech tego VTX-a jest to, że ma inny kształt. Jest mniejszy. Tak, ale objętościowo będzie większy. Bo wymiar X, Y, chociaż to już zaraz powiem, że to jest X, to jest Y, albo odwrotnie. Wymiar, długość, szerokość. Tak, się zmniejszy, a wysokość wzrośnie prawie dwukrotnie. Więc zamiast bycia płaskim naleśnikiem, tak jak VTX od chociażby Walksnaila, on dostanie budowę kanapkową taką jak
Vista czy jak O3. Dwie płytki połączone w środku jakąś taśmą i zabudowane w jedną obudowę. Znakiem rozpoznawczym jest to, że to wciąż jest czerwone. Co o tym, Karol, myślisz? Fantastyczne. Naprawdę to jest coś, na to czekałem. Cieszę się, że w końcu ktoś goni to DJI. Poszedł po prostu do głowy i zmienił kształt VTX-a. Myślę, że to jest to, czego wszyscy potrzebowaliśmy, żeby to było wszystko tak samo jak O3. Plusem jest to, że otwory montażowe będą faktycznie 20x20, co pozwoli użyć tego w tych samych ramach co DJI, bo ponurym żartem jest to, że musiałeś kupić ramę pod swoją wizję i mając, wiesz, wszystkie te podzespoły te same, a zakładając jednego VTX-a, trzeba było sobie drukować albo tytkować, nie? Żeby to miało ręce i nogi. Teraz, no... Poszli po rozum do głowy po prostu i jest jeden standard, który narzucił... DJI. Tak, to lider narzuca standardy, reszta się dostosowuje i nie próbujmy tego robić inaczej. Walks na ile się trochę się tak miota, bo mimo, że zrobił na przykład na VTX-ie, wiem, są pasjonujące dla Ciebie tematy, zrobił na VTX-ie otwory montażowe o odległościach 20-20 mm, tylko że, uwaga, wszyscy mają M2, oni zrobili M3. Co to znaczy? Że mimo, że masz dziurki w tych samych miejscach, to ci śrubka nie pasuje. Nie wejdzie w ramę, kurwa, bo jest za duża. No, trzeba rozwiecać, nie? No świetnie. No to i znowu w ruch. Trytytka. Jedziemy. A propos trytytek. O, jak to się trzyma VTX w moim Vitolu? A? Chytytką. Ale chociaż się teraz nie przegrzewa. Chodziło o wentylację, nie? No bo w środku on by się grzał cholernie, nie? I tutaj na przykład, patrz, wyłożyłem sobie folię na ślimaki. No. I żeby GPS nie wariował. Tak, izoluję ten i tutaj VTX-a wkładałem w środek i też się nie grzało, tylko pod warunkiem, że to się przemieszczało, nie? A jeśli Vitol stoi w powietrzu... Nawikuje. Tak, tutaj wiatru wtedy nie ma i on wtedy się grzeje. Ale kiedy się przemieszcza po płaszczyźnie, to tak, jak najbardziej to wystarczało. Bardzo fajnie. Ech ty, Vitole. Moja chyba nowa miłość. Odkrycie roku. Tak, chociaż spodziewałem się, że będzie fajnie, to tak, to definitywnie jest fajniej niż myślałem. Czego nie zrobi Vitol? Nie odbije piłki. Dlaczego? A drony się odbiją. Nie, bo to lata tak koślawo. W pozycji wielowirnikowca, może tak, bo zacznę... Światło nam gaśnie z tyłu, widzisz to? Drugie zgasło. To już żeś nie naładował lampeczek. Ale ich nie ładowałem, odkąd zaczęliśmy używać. W trybie wielowirnikowca, bo zawsze mówię quadrocoptera, a on ma trzy śmigła, on strasznie koślawo lata w tych płaszczyznach, wiesz. Tu jest link do twojego filmu. No mam nową zabawkę, no i co ja poradzę, no. Więc teraz ten piesek, którego nie trzeba wyprowadzać. Ja mam, wiesz, taką relację z tymi pieskami, których nie trzeba wyprowadzać, trochę jak z Mustangiem. Byłem kiedyś na kupnie Mustanga. Wiem. Byłem w salonie, przymierzałem się. Poszedłem, powiedzieli mi, ile kosztuje. Pożegnałem. Nie, wtedy akurat mogłem to pozwolić. To było jeszcze w czasach przedpandemicznych. Znudził mi się, wiesz? Mhm. Mimo, że go nie kupiłem, się znudził. I tak samo chyba z tym psem. I asked my engineer, what is the selling point of Cyberdog 2? Chociaż Xiaomi, to jest firma matka Fimi, a jak wiadomo, ja jestem liderem wśród fanów, także może mnie jakieś zniżki na przykład czekają. Może ci wyślą do testów. Oho, może po prostu puszczą. Idź. Znajdź swojego właściciela. Cyberdog 2 Xiaomi. A my kiedyś już o tym Xiaomi chyba jedynce mówiliśmy w naszych materiałach, nie? Ale ten to naprawdę wygląda kozacko. Chociaż trochę pokracznie, jak patrzę na niego od przodu, ma takie... Ale salto robi! Ale czy jest coś, co te psy dalej więcej potrafią, czy tylko o, salto, siądzie, pochodzi i tyle? Chciałbym zobaczyć tych ludzi w bloku tutaj, jakbym sobie wziął na spacer. Tu ktoś z labradorem, tu sąsiad z jamnikiem, a ja sobie biorę to. Ja myślę, że największą i tak byłby to... Pies patrzy. No debil. Idź sobie z nim przez rynek w Krakowie. Idź sobie Floriańską, słuchaj. Ale patrz, jak bardzo się nie klikają takie tematy jak... A to dobra, to nie jest oficjalne. Nie no, duży kanał. Ale patrz, kanał 200 tysięcy subskrybentów. 6 tysięcy osób przez miesiąc obejrzało... Materiał od Cyberdogu. Cyberdogu. Czyli to nie jest technologia, której potrzebujemy. Po prostu. Wiesz, co zostało więcej razy obejrzane? Gdzieś to?
Wróćmy do tematu. Więc tą piosenkę obejrzało 15 razy więcej osób w krótszym czasie na 20-krotnie mniejszym kanale niż Cyberdog. Niż Cyberdoga. To może tyle, jeśli chodzi o mój pomysł na, wiesz, gówno technologię. Na kupno Cyberdoga i chodzenie z nim sobie po rynku. No nie, no. No nic. Ostatni temat, Przemysław. NSTS-y. I to jest temat, który jest dość ważny i dość ciekawy i myślę, że... To jest rzecz, o której będziemy musieli jeszcze przypomnieć w grudniu. Warto zainteresowania temat. Ponieważ kończą się NSTS-y, to znaczy kończy się ich ważność nie uprawnień, a oświadczeń, bo wszystkie oświadczenia zostały składane około 2 lat temu. Najważniejsze jest to, że uprawnienia wielu z Wam się mogły skończyć, ale one zostały automatycznie przedłużone do końca 2025. Tak. Ale żeby móc latać zgodnie z uprawnieniami, trzeba złożyć oświadczenie. I to oświadczenie należy wysłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i to oświadczenie pozwala legalnie latać. Mimo posiadanych uprawnień, bez wysłania oświadczenia, nie możesz latać. Ale dlaczego o tym mówimy? Bo mimo, że z końcem tego roku przestanie być prawdopodobnie, przestanie istnieć możliwość zrobienia nowych uprawnień, na pewno przestanie być możliwość wysłania oświadczeń. Do końca roku, tak. Więc tylko osoba, która ma NSTS-y teraz i wyśle oświadczenie, że będzie latać zgodnie z tym scenariuszem, do końca tego roku będzie mogła przez 2 kolejne lata latać dronami bez certyfikacji. FPV. FPV, tak jak FPV. Teraz. Bo zauważ, że żadne STS-y nie mówią o lataniu FPV. Tylko NSTS 1 mówił o lataniu FPV. Bo to był nasz narodowy scenariusz. Tak, bo taka jest prawda, że jeżeli zabierasz swojego FPV za granicę w tej chwili... Latasz tylko w otwartej. Latasz tylko w otwartej. Czyli albo A3 i z dala od ludzi, albo SAP 250 i na A1. Z obserwatorem. Ale co teraz jest najważniejsze w tym wszystkim? Daje nam to takie już ostatnie 2 lata przejściowe, kiedy już nie będzie można zrobić tych uprawnień, a będzie można wciąż z nich korzystać. Nareszcie. Więc jeśli masz starego drona, albo jeśli chcesz latać legalnie FPV, no to jakby to powiedzieć, zostaje ostatnie 3 miesiące, 2,5 miesiąca, to nie, 3,5 miesiąca, żeby zrobić sobie NSTS-y i móc legalnie korzystać z tych dronów, które posiadasz, mimo że nie posiadają certyfikatów. Ktoś może powiedzieć, no dobra, to co, ja będę zrobił uprawnienie na 2 lata. Te przepisy się tyle razy zmieniały w czasie, kiedy ja mam uprawnienia, że ja już nawet nie pamiętam, na co robiłem uprawnienia. Zacznijmy od tego, że zaczynałeś od papierowej książeczki, która dała ci STS-a, a dalej nikt z tego STS-a jeszcze nie jest w stanie w ogóle sobie zrobić. A ty już masz STS-a. Ja tak samo. Wiesz, co jest śmieszne? Ja robiłem uprawnienia na drony do 5 kg, bo taki był podział. A teraz to też do 25. Dlaczego? Bo była konwersja na przepisy do 4 i powyżej 4 do 25. Tak. Więc robiąc uprawnienia tylko na 5 kg, tak naprawdę teraz mogę latać do 25. A zaraz się okaże, że podzielą na 3 inne wagi i będę miał znowu jeszcze inne uprawnienia, mimo że robiłem zupełnie co innego. Dlatego rób NSTS-a 1 w tej chwili, nie BV losa i potem pytaj na grupach, czy mogę latać w NSTS 1, bo ostatnio ten temat się dosyć mocno przewija, bo wszyscy zaczęli robić sobie wyższe uprawnienia, żeby mieć wszystkie wstecz. Bez sensu. Rób NSTS-a 1 i poczekaj, że za 2 lata będziesz latał na STS-ie, czy na czymkolwiek jeszcze. Największym błędem logicznym jest to, że jeśli myślisz, że zrobiłeś sobie NSTS-a 5 czy 6 na BV los, to że sobie idziesz na łąkę, podnosisz drona i latasz sobie patrząc w ekran, jak daleko chcesz. No nie. Więc zrobienie tego NSTS-a wydaje się być rozsądnym pomysłem, bo konwersja z NSTS-a na STS-a jest niemalże pewna. Się ciężko zdziwię, jak to nie będzie przeklikanie się przez jakiś szybki kurs albo doszkolenie się w formie online'owej. Bo praktyki tutaj nie powinni dostać. Praktyka zostaje taka sama. No. Inaczej, praktyka się nie zmieniła od X lat już w zasadzie. Nie no, trochę ułatwili ją. Ułatwili w porównaniu do tego, tak, co było. Było ciężej zdawać egzaminy, a tu powinno być łatwiej. Tylko tyle, że musi być to standard tak zwany europejski, czyli zgodny ze wszystkimi krajami. Więc moim zdaniem najrozsądniej jest w tym momencie zrobić sobie NSTS-a, później zostanie on konwertowany, a w międzyczasie, tak czy inaczej, nawet jak ci tego nie konwertują, to i tak możesz latać na NSTS-ie. A na takim NSTS-ie, na przykład u mnie, co można sobie sprawdzić?
której szkole wam Witola dadzą? A? Jak tam, panie Damięcki? Ja też latam, bym powiedział. Już się pytają na live'ach u Karola, czy teorię można zrobić u Karola, praktykę u Przemysława. You wish. Dobra, kończymy tym radosnym, tą zaczepką. Tą radosną akceptą, zaczepką, że jednak Action 4 się przegrzewa, tak? Tak, bo przerwa, którą tutaj jakoś wyszumimy, czy wyblurujemy, była spowodowana tym, że to się przegrzało. Ale u mnie w domu ciepło, przepada 27, klima wyłączona. Też się przegrzewał w takiej temperaturze. Dokładnie. To co, standardowo drony możecie kupić u Przemysława, fpv.pl. Witole też już niedługo. Witole są w przedsprzedaży spod lady na chwilę obecną. A wynająć u Karola. Dokładnie. Ale Witola tam nie wynajmiecie, przynajmniej jeszcze. Nie podpuszczaj mnie. Polatałbyś sobie, byś zobaczył, co to jest. To jest przyjemne latanie dopiero. Dobra, dzięki. Do następnego. Cześć. Kurwa, klapkę otworzyłem zamiast nacisnąć. No. Tu musisz naprawdę zainwestować ten statyw, wiesz, bo... Ale popatrz, ona dalej nagrywa. No widzę, bo nie wcisnąłem przycisku. No, że klapkę wyciągnąłeś. Ty, no podoba mi się. Pożyczysz mi to? Mogę ci pożyczyć. To jest wodoodporne, nie? Tak. Bo ta pogoda taka, wiesz, do latania... Ale nie masz drona wodoodpornego. Mam Vitola, proszę pana. No i o trójka cała zalana, nie? Mam RTH, to wyląduje.